Ulica Bankowa w Katowicach, serce kampusu Uniwersytetu Śląskiego i miejsce, w którym o każdej porze roku dzieje się bardzo wiele. Tu odbywają się wydarzenia takie jak Festiwal Nauki czy Juwenaliowy Korowód. Śpiewał tu nawet sam Elvis Presley. Ostatnio jednak Bankowa jest miejscem tylko dla odważnych. Wszystko przez dziwne stworzenie, które ostatnio coraz częściej widywane jest w okolicy katowickiej Rawy. Tak, jeden z moich znajomych miał takie bardzo nieprzyjemne doświadczenie, był przez niego goniony. No i bardzo ucierpiał psychicznie, myślę, że do tej pory odczuwa dużo szwank. Nam udało się dotrzeć do jednego z pierwszych świadków pojawienia się istoty w okolicy Bankowej. Świadek ten przestraszył się nie na żarty i nadal ma spore problemy w opisywaniu tamtego wieczoru. Nie, po co to było straszne, prawda, się jeszcze dać cały czas, jak o tym myślę. To było tragiczne przeżycie, no nikomu tego nie polecam, nawet najgorszego w ogóle tego nie życzę. Naprawdę coś okropnego, wyskoczył, cały się mi przytoczałem przeleciało, naprawdę to było straszne, no ja nie wiem co ja mam powiedzieć, aż normalnie mi język w gardle więźnie, jak tylko o tym myślę. Tragedia. Co tak naprawdę czai się w rzece i dlaczego tak bardzo przestraszyło jednego ze studentów? Dziś wiemy, że pierwsze zgłoszenie o istocie, która nazywana jest już potworem z Rawy, pojawiło się 30 lutego. Od tamtej pory spotkań jest coraz więcej. Eksperci twierdzą, że zwierzę nie jest naturalnym mieszkańcem katowickiej rzeki. Jest możliwe, że w wyniku jakichś akcji niekoniecznie zamierzonych przez człowieka, gatunek ten został zawleczony z naturalnego areału występowania. Takie rzeczy się często zdarzają i takie gatunki mogą stanowić poważne zagrożenie dla rodzimej fauny. Wydaje się, że zagrożona może czuć się nie tylko fauna, bo na Bankowej coraz częściej można zobaczyć na przykład taki widok. Kolejną osobą, która widziała potwora i która zgodziła się nam o nim opowiedzieć, jest Jacek, który bardzo dobrze pamięta wieczór sprzed 4 dni. Właśnie wtedy zobaczył, że na brzeg Rawy wyskakuje z wody coś bardzo dziwnego. Wyłonił się nagle z wody, wydał jakieś podejrzane, głośne dźwięki, nie wiedzieliśmy co to jest. To co zobaczyłem nie było czymś normalnym. W mojej ocenie ten stwór, bo tak mogę to nazwać, pojawił się znikąd, no i jest pewnym fenomenem tutaj u nas w Katowicach. Jacek twierdzi, że zwierzę w pewnym momencie odgryzło nawet kawałek betonowego wału regulującego brzeg rzeki. Konieczne są w tym przypadku jakieś poważne obserwacje naukowe, najlepiej żeby były fotografie. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby udało się ten okaz złowić i mógłby być on poddany szczegółowym analizom morfologicznym, anatomicznym. Na podstawie odcisków znalezionych przy korycie rzeki studentom biologii Uniwersytetu Śląskiego udało się wykonać model łapy tajemniczego zwierzęcia. Osoby, które były świadkami spotkania, nie są zgodne. Jedni twierdzą, że przypomina węża, inni, że bardziej jaszczurkę. Jeszcze inni skłaniają się do stwierdzenia, że potwór przypomina wydrę. Na podstawie zeznań świadków policyjni eksperci sporządzili podobiznę stworzenia. Dla jednych przerażający potwór, dla innych interesujące stworzenie, które warto byłoby przygarnąć. Co o takich zachowaniach sądzą biolodzy? Myślę, że powinniśmy uważać, co przenosimy z naturalnego siedliska do naszych domów, bo nie zawsze wyrywanie organizmu z jego naturalnego siedliska jest dobre dla samego gatunku, ale również może się negatywnie odbić na nas. O problemie potwora z Rawy wiedzą już władze miasta i uniwersytetu. Dotarły do nas sygnały o tym, że podobno Rawę zamieszkuje jakieś stworzenie. Oczywiście dbamy jak najbardziej o bezpieczeństwo naszych studentów, pracowników, no a także kampus Uniwersytetu Śląskiego to miejsce, gdzie wiele postronnych osób codziennie przechodzi do pracy czy do innych swoich obowiązków. Dlatego też na pewno wokół Rawy będzie zwiększona ilość patroli. Potwór, mutant czy może zagubiona istota, która znalazła się w nietypowych dla siebie warunkach? Czas pokaże, a teraz wszystkim przechadzającym się wzdłuż Rawy radzimy mieć oczy szeroko otwarte.